Dzień dobry, rozmawiamy z panią Małgorzatą Sobczak, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku na sławskim pikniku rodzinnym. Co dzisiaj tutaj czeka na wszystkie rodziny? No moc wrażeń i wydarzeń. Konkurs na największą dynię, konkurs na najlepsze przetwory jesienne. Można sobie ustroić tutaj manekina jesiennie, można wyrzeźbić sobie w dyni, można brać udział w różnych konkurencjach, no i oczywiście wysłuchać recitalu dzieci z domów kultury w gminie Sława. A jak wiele osób zgłosiło się do konkursów? Tych na największą dynię oraz na przetwory? Na największą dynię było 12 osób, 12 dyń. Natomiast jeśli chodzi o przetwory, to było ich 17. Tutaj słyszeliśmy, zapowiadane były różne najlepsze wikułały. Czegoś mogą skosztować tutaj ludzie? Tak, oczywiście. Tutaj mamy i Ligę Kobiet z Lipinek, i Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w gminie Sława. One tam częstują różnymi daniami, słodkościami, ale nie tylko słodkościami, również zupę z dyni można sobie spróbować, także zapraszamy do korzystania. Udało się, oprócz widzę licznie zgromadzonych gości, przybyło też słońce. Jak pani na gorąco mogłaby podsumować ten piknik? No mogę podsumować tak, że bardzo się cieszę, że jest tak dużo ludzi i bardzo się cieszymy, że mamy to szczęście przy organizacji imprez, że zawsze świeci nam słońce w Sławie. Jeżeli takie szczęście, można się spodziewać czegoś podobnego jeszcze w tym roku? No w tym roku na razie zapraszamy na Otul Szalem Sławę oraz na Mikołaja. Cóż to będą za wydarzenia? Otulamy Sławę szalem ciepłym. Każdy z mieszkańców może zrobić kawałek szalika na drutach, przynieść go do Domu Kultury tutaj w Sławie albo do biura SCKiW nad jeziorem. Szaliki zostaną połączone i 12 grudnia Sława zostanie otulona tym szalem, natomiast potem będzie szal z powrotem rozprute te kawałki i będą wystawione na licytację na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Natomiast no Mikołaj to już tradycyjnie Urząd Miejski w Sławie razem ze Sławskim Centrum Kultury. Zapraszamy tym razem 7 grudnia wszystkie dzieci ze Sławy, z gminy Sława na Nowy Rynek, żeby powitały świętego Mikołaja. W takim razie życzymy powodzenia przy organizacji kolejnych imprez i gratulujemy tej dzisiejszej. Dziękuję bardzo. Bo świat trzeba duszkiem pić, szansy puszczać w drzwi na co dzień. Bo świat ma wspaniały fakt, wywigotać świat ma wspaniały, świat ma wspaniały, świat ma wspaniały smak. Dzisiejsza okazja, jak wiadomo, święto dyni, więc postarałyśmy się o przetwory z dyni. Zaczynając od dżemów na ostro do mięs, placki na słodko z dyni i zupa dyniowa oczywiście, a na dodatek gulaszowa rewelacyjna, jedna z naszych pań, która naprawdę niesamowicie ją gotuje. No i jak zawsze smalec z ogórkiem kiszonym. Zupa gulaszowa też jest z dynią? Nie, dyniowa jest osobno, ale gularzowa jest też godna polecenia. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet? No zajmujemy się różnymi rzeczami. Naszym przedsięwzięciem jest zbudować plac zabaw dla dzieci, bo w Tarnowie nie ma jeszcze. I właśnie pracujemy na ten cel. A jak mogą wszystkie aktywne panie do was trafić? Mamy stronę internetową, zapraszamy. Tarnów Jezierne Aktywne Kobiety. Tam są informacje o tym, co robimy. Jest numer telefonu kontaktowy. Zapraszamy, drzwi otwarte. Jesteśmy. Dziękuję bardzo za rozmowę.